Dzień dobry! W dzisiejszym czwartym odcinku z Survival 1.20.1 z Survival Multi jakoś tak. Okej, zaczynajmy. O, trochę mi przycina, o Jezu. Ale wszystko gra. Kurczę, co za lagi. Ola, sekunda, chwilę, mogą być teraz trochę lagi. Mam nadzieję, że się tak nie laguje, nie wiem czemu. Ale okej. Jak widzicie, no, to jest to miejsce, gdzie ostatnio skończyliśmy. Tak przy okazji to przepraszam, że były lagi w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że w tym nie ma, ale no, nie wiem dlaczego są. Ale okej, chodźmy dalej. Kurczę, nie wiem czemu tak laguje. Zbychu, chodź ze mną na moją przygodę. O, właśnie mam pojęcie, czemu tak teraz laguje. Zbychu? No, zaraz przyjdzie. Wiecie, jak jest Zbychu. Zresztą, no. Dobra, wejdźmy do góry. I zobaczmy. Dziwne to. Dziury w dachach. Bo tyle, że razy to niszczone. Jak ja sobie myślę, ile tej musiało być już... Na pewno były to z 3 osoby, jak nie więcej. W którym chcę kierunku iść? Chyba w ten. Zbychu, idziemy. O kurczę, żebym się tylko nie zabił. A zresztą to trudno, se robię checkpointy co odcinek. No okej. Wziąłem beacon. Dobra, pamiętacie Zbycha Jezusa? O, ktoś śpi. Właśnie się ciągle boję, że się to powtórzy. No, widzicie, idzie znowu. Zbychu, no, ostatnio ma doła, nie? Próbuję mu znaleźć ciągle jakąś dziewczynę, ale nie może. Już są dwóch odcinków. Próbuję się znaleźć, próbuję, ale nie może ciągle. Więc w tym odcinku przy okazji spróbujemy mu znaleźć jakąś dziewczynę w jego typie. Co wy na to, widzowie? Pomóżmy mu. Okej, więc przy okazji podróżowania musimy mu znaleźć jakąś ładną dziewczynę. Może ta? Uciekł, chyba go zmartwiła. Oczywiście, no. Zbychu przeraża swoimi diabelskimi mocami. A nie, wkroczyłam na teren. Co mi teraz zrobicie? Jeszcze, że no, gracze te nie spotkaliśmy, a już czwarty odcinek. No, widzicie, no, Zbychu szatan. Dobra, gdzie idziemy? Aha. Okej. No Zbychu to jest ogólnie taki szata, zauważyłem. Kurczę, znowu te lagi. Nie wiem, czy to są na serwerze, czy to mój komputer. Ale mi się wydaje, że to na serwerze lagi. No okej. I chyba mi się nawet nie wydaje, okej. No trudno, no ja trochę nie mam na to wpływu. Ty piekło. Znaczy, tam będzie trochę ciężko, ale... Wejdźmy na chwilę. Kurde, że tu nic nie było. Ale logi. Ło. Dobra. Nie kończę odcinka ze spokojem. Tak sobie tutaj ustawiam combo. Czemu by nie? Bardzo ciekawe, jeszcze w piekle jeszcze nie byliśmy, nie? Kurczę, że się teraz nie spalił. Był portal. Dobra, jest tutaj nie ma takiego, wchodzę do tego. Okej, już nie mam zielonego pojęcia, gdzie my jesteśmy. Nie mam już żadnego pojęcia, tak się jak zwiedzamy dalej świat. Okej. No to w piekle nawet on nikt do siebie nie znajdzie. Sam jest mnie szatanem, ale no jest za ostry. Trzeba mu coś bardziej łagodnego znaleźć. Widzowie, jak myślicie, co byśmy mogli znaleźć? Zbychu, no to już mi płakał w ostatnim odcinku, że masz mnie szukasz ciągle. Ja ty się znalazłem w swoim domu, kurczę, no go w tym domu, pamiętacie, znalazłem.
Wcale nie wybrałem z kosmetyków, nie, znalazłem Zbycha, tak jest jego story jakby, co? No, smutnego, płaczącego, na kanapie. No i miałem poszukać dziewczyny, a już trzeci odcinek, i znaczy już czwarty i nie ma żadnej dziewczyny. A w drugim się poznaliśmy. Nawet pogromców duchów zagraliśmy i co? Nie ma nadal dziewczyny, więc musimy jakoś poszukać. Może pani jest chętna z Zbychem? Nie, pójdzie na kebab. W sumie trochę głodny jestem. Ej, Zbychu, twoja nowa dziewczyna. To można się zejść trochę do kanibalizmu? Chociaż nie, to ty musiał z żelazo zjeść. Szkoda, że nie mam nigdzie żelaza. No, tam życzył jakieś fenderce czeszcie, ale nie wiem po co mi to. Idziemy, tak w ogóle idziemy. Nie mam zielonego, szczerze, pojęcia, widzowie. Idę po prostu tam, gdzie... Nie wiem, tam, gdzie mi się nie chce. Po prostu idę w byle jaką kierunek, w byle jaką stronę, gdzie tam chcę. Jak umrę, to umrę. Kto umrze, to umrze i trudno, jak to się mówi. Więc no. Przeraża mi ten czasem Zbychu, tylko mu to nie mówcie. A i tak sobie słyszy. Naprawdę mnie przeraża Zbychu. Zbychu jest bardzo przerażający. Jezu, te lagi to serwera. To są serwera, nie? Jestem pewien, że te lagi to są serwera. Bo sam czuję te lagi. Ej, no faktycznie. Te lagi. Więc no. A mam dobrze, naprawdę mam dużo FPS-ów. Zresztą jak widzicie 144 FPS, to nie powinno być żadnych lagów. W sumie 60 osób gra, to się nie dziwię na tym trybie aż. Tak, no. Każdy robi innego, jeden pewnie 10 lat trami i no. Dobra, może gdzieś kogoś kiedyś spotkamy. Tak się jak zwiedzamy tą dżunglę i... No już czwarty odcinek i co ja mogę mu znaleźć? Ty, może jakieś podwodne? Nie, uschnie. Zresztą on to tam wtedy jeszcze chyba pod wodą. Prawda, Zbychu? Jak już się utopisz, to już tam zostanie. No, ogólnie. Oczywiście używa swoich diabelskich umiejętności. Okej. Dobra, sekunda. Set. Home. On został wstawiony. No to zacznę, czy to jakaś baza? Nie. Tylko pozostałości. No lipa, dobra. So jeszcze gdzieś pójdziemy w tym odcinku? Nie, no proszę, nie. To by była dosyć lipa, ale nie, chyba nie, teraz te, mi się wydaje trochę, że to nie jest miejsce, gdzie ja mieszkałem, ale to są ucięte drzewa. Tak, patrzcie, ucięte drzewa i to tak na legalu, Minecraft. To czasami się zdarza błąd, albo po prostu nie do końca się wczytają, że się drzewa utną. A nie, jednak zniszczył, ale czasem tak naprawdę jest. Zresztą kiedyś tak mi się działo parę razy, że normalnie po prostu sobie idę i nagle takie drzewo. Tej, znaleźliśmy dom z pierwszego odcinka, ale jajo. To jest... Co, mnie nawiedza, bez kitu. Patrzcie na to. To już minęły z dwa dni. Tam trzy nawet. Nic się nie zmieniło, jak widzę. A napiszę. Oskar... Was. Znaczy Oskar tu był. Gotowe, Oskar tu był. Okej. Tak jak się to robi na Tubi Tuti. Może kiedyś odwiedzi to miejsce. O Jezus, ale mam wspomnienia. Co, ja pójdę tędy. No. Cześć, to nie jest... Ja nie mogę, już nie wiem w ogóle dokąd mam iść, szczerze, bo tutaj mi się tak wszystko myli, miesza. Wiecie, czy jakbym był ciągle na takiej mapie 1000, znaczy 2000 na 2000, nie? Możliwe, nie wiem jak jest tu, ile jest tutaj kratek. Z 10 tysięcy max. Kiedyś chyba grałem na tutaj na kraw... Nie, to chyba było ta BGMC, potem tutaj grałem. Chwilę tam grałem. Takich serwer nawet spok, chociaż
No, edycja na to survivalowa była dosyć słaba, bo zrobili customowe rzeczy. Ogólnie, no tak za bardzo to nie lubię. A nie, no jesteśmy chyba gdzieś tutaj przy mojej bazie, którą odwiedziliśmy w poprzednim odcinku. Ta, jesteśmy przy moich terenach mojej starej bazy. Ale wiecie co, ja jej nie odwiedzam. No jest ktoś jakby sobie coś chciał do netherite'u zrobić, no okej. Pochodźmy jeszcze. Okej, tutaj się właśnie ludzi zabija w takich rzeczy. Kto wie, tutaj właśnie ja nie byłem parę dziesiąt razy zabitych, także nie poznaki miejsca. Bo i to muszę powiedzieć, że to się sprawdza. Nie wiadomo nigdy, kto jest w takim miejscu, a naprawdę nie zostanie poznaka miejsca. Tak, że też się robi. To jest taki, gram na anarchii jeszcze 2 lata temu na Coxcrafcie z kolegą. A było spox. Tylko, że są takie niby donosy, że Coxcraft jest na Aternosie. Nie jest na Aternosie. Ale mega laguje i w sumie ja się nie dziwię, bo Coxcraft ma taki problem, że na nim gra 6000 osób i to wszystko musi oddźwignąć w ogóle. Tyle kosmetyków, tyle do tego wszystkiego. Ja się nie dziwię. No okej, okay, chodźmy sobie jakąś tej stronę. Ja to się nie wiem, dokąd idę. Ja bym nie skłamiał. Ja już tutaj dla mnie to wszystko widziałem 500 razy. Łe, a to mędy. A to tutaj mędy. No nie, 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 spokojnie. Ja tak nie lubię takich. Nie, 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 nie. Tak to się tutaj nie będzie robić. Dobrze, tutaj ktoś by kopał. O, nie, nie, nie. Pewnie w pierwszej chwili się grasz w relacji, utknąłem, ale widzę, spokojnie. No, ja tak nie lubię właśnie takich ludzi, to jest bardzo chamskie. Znaczy, to nie lubię za bardzo powiedzieć szczerze, bo netheru się boję. Że tam utknę i będzie to slipa. Znaczy, nie wiem, czy nawet komendy szczerze wpisać muszę przyznać w portalu. Nie wiem, czy to w ogóle jakakolwiek jest to ucieczka. Więc nie ryzykuję. Chyba tutaj byłem kiedyś już. Nawet nie chyba, na pewno byliśmy w pierwszym odcinku. Tak. To chodźmy w tą stronę. Widzicie, ja już nie wiem, w którą stronę mam iść. Już tyle. Już czwarty odcinek, ja już się przejdę, cały świat zwiedził. Nie dam już coś takiego samo wydać. No, bo też. No i dobra, już trochę i na linię tego. Zaraz skończymy ten odcinek. Zaraz kiedy jakieś miejsce sobie znajdę. Się zatrzymamy. O kurczę, to jest dziwne. Chyba tej faz widzę. No dobra. No, ale jeszcze musimy jednej rzeczy poszukać. Przy okazji sobie zrobię. I taki bardzo. Bo ja nie mam zielona. Musimy posłuchać naprawdę dziewczyny dla Zbycha. Nie jest Zbycha. Tylko taki naprawdę.